Pies, z powodu którego Smaszcz Kurzajewskiego polubił Cichopek. Całkiem niedawno Paulina Smaszcz rozpętała medialną burzę i zaatakowała swojego byłego męża i jego nową partnerkę. Kasię Cichopek. Smaszcz zasugerowała wówczas, że Kurzajewski pozbył się psa. Maciek wydał naszego psa, który był psem naszych dzieci i naszym psem, opowiedziała. Teraz chyba Smaszcz nie może zarzucić byłemu mężowi tego, że źle opiekuje się psem. Jak sobie radzi Kurzajewski? Pomaga mu Kasia. Paulina Smaszcz w ostatnim czasie często wypowiadała się publicznie na temat życia prywatnego jej byłego męża, Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarce zależało na tym, aby wszyscy dowiedzieli się, jak z jej perspektywy wygląda związek byłego męża z Katarzyną Cichopek i w jaki sposób wpływa on na jej rodzinę. Pod pretekstem walki o prawdę i szacunek do przeszłości, wbijała Kurzajewskiemu szpilę za szpilą. Już niemal całą Polska wie, kim jest owczarek Bono. Kasia i Maciej w ostatnim czasie bardzo regularnie wstawiają zdjęcia psa na swoje media społecznościowe. Fani podejrzewają, że Kurzajewski chce się odgryźć byłej żonie, za niewybredne komentarze na jego temat. Choć Smaszcz nigdy nie sprecyzowała, co dokładnie miała na myśli, mówiąc, że Kurzajewski wydał psa. Obecność Bono w śniadaniówce 11 listopada na antenie TVP nie uszła uwadze Pauliny Smaszcz. Na jej profilu na Instagramie pojawił się filmik, na którym dziennikarka dziękuje, że w wywiadzie dla Anny Zeidler mogła interweniować w sprawie psa. Podkreśliła, że po wielu miesiącach w obcych rękach wrócił do domu. Maciej Kurzajewski jest znacznie mniej aktywny w mediach społecznościowych, niż jego była żona. Na jego profilu na Instagramie przeważają treści związane z jego życiem zawodowym. Od czasu do czasu dziennikarz publikuje jednak prywatne posty. I tak też było w ubiegłą niedzielę, kiedy to Maciej i Kasia utworzyli wspólny post, w którym opublikowali zdjęcia ze spaceru i wspólnych zabaw na śniegu. Po ich minach widać, że świetnie się bawili. Czy to oznacza, że Kasia i Bono się zaprzyjaźnili? Chyba wszystkie znaki na to wskazują. Smaszcz zasugerowała, że Kurzajewski wydał ich psa. Maciej pokazuje pupila, a była żona odwiedza jego mamę i atakuje dalej. Skrzynecka jest hejtowana za wygląd. Zapewnia, że mężowi się podoba. Gdyby pragnął mieć żonę i kseskę. Cudzysłów.